spotkamy się tutaj w powiecie łobuskim, aby przekazać symboliczne promesy na dofinansowanie ratowania zabytków, zabytków sakralnych, ale także beneficjentem jest powiat łowicki, też będzie remont w tym budynku. Bardzo się cieszę, chyba wszyscy wspólnie się cieszymy, że tak duże środki trafiają po raz pierwszy na ratowanie właśnie zabytków. Polski Ład dla zabytków to 3 miliardy złotych w tej edycji. To jest pierwsza edycja takiego programu. Po głosach, jakie wpłynęły do nas od przede wszystkim księży, ale także od innych osób, że jest taka potrzeba i musimy w jakiś sposób pomóc, bo wiemy, że te środki, które były do ten czas przyznawane, też były dość wysokie, ale jednak nie wystarczały na te wszystkie prace i na zaniedbania wieloletnie. Wiemy, że te dotacje były przekazywane przez pana ministra kultury Piotra Glińskiego. Były to środki 100-200 tysięcy, w ramach takich sum się obracaliśmy. To i tak było dużo więcej niż przed 2015, bo budżet na zabytki potroił się w Ministerstwie Kultury. Także były środki z Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jest tu z nami pan radny Waldemar Wojciechowski. Też się starał, aby te środki trafiały, ale także to były środki w granicach 100 tysięcy. Dużo większe dzisiaj sumy, dużo większe możliwości dzięki Polskiemu Ładowi dla zabytków. W całym powiecie łowickim to prawie 5 milionów złotych, 12 projektów wspartych. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Myślę, że też w ramach tych środków szybko te inwestycje zostaną zrealizowane. Parafie mają rok czasu na przygotowanie dokumentacji. Jestem tutaj po rozmowach i wiem, że już niektórzy księża proboszczowie są na te inwestycje przygotowani. Warto także wspomnieć, że dofinansowanie do zabytków jest na wyjątkowym poziomie. Chyba do tej pory się takie dofinansowanie nie zdarzało, 98%. Tak naprawdę zostaje tylko 2% po stronie parafii lub samorządu.